u seniora jakiegoś, a powinienem, nie? Nie należy do żadnego klubu motocyklowego. No nawet chyba jak będę miał już swój ten motocykl, to też nie tam, żeby ktoś mi tam coś mówił. A znowu mnie też się nie chce tam zbytnio tam, a może jeszcze jakąś pakę tam zbiorę. Ale tak naprawdę to ja dzisiaj jestem sam w domu, nie? Moja partnerka poszła, jak to się mówi, na imprezę integracyjną i ten. Ja nie mam co robić. Nie mam gdzie iść. Kiedyś to jak wziąłem ten magnetofon, to tam mogłem nagrywać, słuchać, nie? Jakby ja młody byłem. Ja jak wziąłem spierdlać tam przed więzieniem jeszcze, nie? Ten miałem ZK 120 i tam nagrywałem te dyskoteki prowadziłem na tych magnetofonach. Cuda nie widzę. Ale ten. No i później weszły te kasetowe, później ten. Słuchajcie, i jakoś mnie to wszystko interesowało, czy tam wziąłem tą gitarę, to tego się nauczyłem grać, tego, to, tamto. A teraz, ja mam w niedzielę coś tam zagrać na tej imprezie, no to patrzę, kolega mówi, wiesz, czy ja tam mogę zagrać. Ja mówię, to podegraj mi, ty zagraj, a ja sobie zaśpiewam. Bo tam gwiazdor będzie ktoś inny. I tam. Po prostu nic mi się nie chce. Nic. Kompletnie. Mi się nawet nie chce nieraz odpalić tego komputera, żeby tam te Sky Show, czy tam Netflix, czy jakieś tam inne. Żeby szukać tych jakiegoś filmu, jakiegoś serialu. Jak złapię jakiś serial, jak ja złapałem ten mieszał wiek, albo tam ten Yellowstone, czy tam coś, tam Gra o Tron, czy tam Wikingowie, no to mnie to pochłaniało, to tylko czekałem i nieraz po 6-7 odcinków się oglądało, nie? To ma nie jak amok, patrzył, nie chciał ten. Teraz nic takiego nie mogę znaleźć tam. Ten król złapałem, ale to krótkie jak tam. Jak nie wiem. I ten. No i co? I ja teraz miałem do wyboru tam pojechać do Lolka albo przyjechać tutaj. Do kogoś do domu nie pójdę, nie? Bo to tak głupio. Ja po prostu sam nie lubię, żeby ten. Patrzę, ja nie mam relacji, słuchajcie. Ja nie mam relacji. Wszyscy mnie tam znają, ja tam znam. Z 500 czy tam z 1000 osób w telefonie. Ale ja nie trzymam tych relacji. Nie? Jakichś spotkań, żebyśmy się spotykali. Wspólne jakieś tam kolacje, obiadki. Dla mnie kiedyś, jak ktoś przychodził do mnie do domu, to ja już byłem chory. Kurczę, prawda. No tak, chyba że tam, no, jak program robiliśmy, to tam chłopaki, no to godzinę, no to normalne, no to byłem jak sprężyna, jak przekazywałem program. Ale tak, to ktoś na jakąś wizytę, żeby pogadać. O czym? O czym pogadać ty? Czy tam jest na przykład ten fellowship po meetingu, nie? W Stanach to normalnie wszyscy, tak jak tu jest nas, nie wiem, 5, 8, 9, to wszyscy do jakiejś kawiarni, nie? Do jakiejś knajpy czy tam coś. Tam jedni jedzą kolację, drudzy tam dyskutują. No jak to ja kończę jeść o 16 i już nie jem do 10 rano.
I słuchajcie, to taki widzę. Kiedyś mi to nie przeszkadzało, nie? Ja uważałem, że to bardzo dobrze, nie? I tak dalej. Ale tak patrzę, partnerka jak gdzieś pójdzie sama, no nie? Tak jak dzisiaj to impreza firmowa, to ten, ani mężowie, ani tam rodzina nie ma prawa być. Bo to jest na zasadzie cesarz rzymski Nero robi igrzyska dla pospólstwa, żeby go chwalili, no nie? No i a ja jestem po prostu biedny misio, którym się po prostu nikt go nie chce, nikt go nie lubi, ale to jest moja wina, słuchajcie. To jest moja wina. Ja pamiętam jeszcze, ja nawet jeszcze wtedy, to było po tym, chyba przed tą 15, a może w trakcie tych 15 lat jeszcze. Znaczy, to mieliśmy taką pakę, że się wynajmowaliśmy salę w szkołach i albo siatkówka, albo ping-pong, w piłkę nożną żeśmy grali, nie? I to były całe paki, nie? Później się tam zrobiły modne te baseny. Teraz tenis. Widzę, że tam parę osób gra w tego tenisa, nie? Ale mnie to nic, bo mnie wszystko z tym kolanem, jako te pływanie też postartować, nie? Bo no, dość dobrze pływam. Znaczy pływam, no pływam bardzo dobrze, ale już tej formy nie mam takiej, jak miałem kiedyś, nie? Zdawałem na ratownika czy tam coś. I ten. No i co? Ale znowu pójdę na basen po to, żeby się tam co, moczyć w tych jacuzach, czy tam zjeżdżać, no to zjeżdżanie, no jak się idzie, to po to, żeby pływać. Nie? To trzeba parę tych basenów zrobić. A ja przepłynę się 50 metrów i mnie już styka. Nie chcę się nawet. To samo co tam co roku nad morze jadę, to. Kiedyś tu pływałem jakoś tam, chyba, nie wiem. Już nawet pamięć. Ale miałem, pamiętam takiego kumpla, takiego Krzysia, tak to każdy mówił. Też nie pił. Przestał pić, palić. Jak szliśmy na plażę, no to my żeśmy tu już gadamy tego. Pamiętam, miałem ten taki dwukasetowiec, tu wtedy było takie modne się tam. No teraz jakby ktoś wyszedł z takim magnetofonem na plażę, go tam zatłukł, ale kiedyś to sam nosiłem. I jeszcze się tam, ktoś się tam krzywił, to się dziwiłem. Czego on się krzywił? To Deep Purple, Black Sabbath, takie fajne nagranie. I słuchajcie, ten, i on się smarował tak cały czas. Ja mówię, co on się tak smaruje? Mówię, zobaczysz tego dziewczynę. Wiecie, jak poszedł w morze, ja mówię, ty no nie ma gościa, nie widać, bo to żółty czepek miał, nie widać tego. Później po jakichś tam 3-4 godzinach, ja mówię, ty no utopił się, weź coś zrób, a on mówi, wróci, nie ma. Jak Boga kocham, to fakt autentyczny. Po jakichś 3-4 czy tam 5 godzinach kuter dopływa. Straży przybrzeży tej WOP-u. On wyskakuje, przypływa do was. Mówi, nielegalne przekroczenie granicy chcieli mi zrobić. Ten pas nabrzeży. No, pływał jak szata. Tak samo kiedyś pamiętam, już tak zimno było. I on wychodzi tam. Widać sina, dosłownie miał takie sine miejsca. Białe sine. Ja mówię, Krzysiu, jak tam woda, nie? Ale dobra, tylko wiesz, te prądy takie, nie? To on się dlatego tak smarował, żeby po prostu, żeby go kurcze nie łapały, nie? No ale to wszystko dla mnie ten, ani tam, tak jak dzisiaj kumpel mówił, tam narty tego, teraz sezon narciarstwa, no gdzie ja z tym kolanem? Ani tego latawca i tak dalej. I tak jak tutaj przyszedłem, słuchajcie, nigdy mnie to nie złapało, bo zawsze to mówiłem. Ale teraz widzę, że to po prostu trzeba coś
muszę coś tam wykombinować. Bo to naprawdę, bo to te latka idą. I co, ja później będę wychodził na ławkę i będę gadał z nieznajomymi? Po prostu przysiadał się. I u nas jest znajomy, tam przychodzi taki gość. Patrzy, ktoś usiądzie, zatwierdziela do tej ławki, siada tam. Już. I ty, 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 ty. I ja mówię, aby tylko do nas nie podszedł. No to ten, ale to ja po prostu wiem, że ludzie nie mają z kim gadać w domu. I kurczę, i ten. Ja mam takiego kumpla, jak jeździmy co czwartek do Legionowa na ten meeting. No to jak on siądzie, jak zacznie trajkocić, nie? Ale kumpel drugi mi mówi, wiesz, jak on, no, 32 lata nie pije. Nie? Mówi, wiesz, jak on, no, widocznie w domu nie ma z kim gadać. Może i tam. Także tutaj mi wyszło dzisiaj właśnie na tym meetingu, że to jest ten krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem. Nie? Jakie ja mam tutaj co? Z Bogiem? Ja go nie widzę, tak? Czyli z ludźmi, nie? Ja powinienem mieć dobre relacje z ludźmi. I to jest właśnie coś, co znowu odkryłem. Słuchajcie, przez tyle lat wpadło mi to do głowy, że to jest prawda 11 kroku. Dążyliśmy poprzez modlitwę, coraz na się wiedzieć z Bogiem, ale poprzez ludzi. A ja jestem wyobcowany. Mnie te fellowshipy po meetingu nie interesują, bo tak, bo z jednej strony, że palą, to mnie to interesuje, bo nie, tak jak tutaj kolega, mój przyjaciel, joby rzucają takie, ja nie klnę, nie przyklinam, to mnie to normalnie denerwuje, słuchajcie. Ja wracałem z więzienia z Barczewa 3 miesiące temu, jechałem z 3, to tak kleli, że myślałem, że wysiądę po drodze. Nie mogłem. We 3. No takie joby cały czas, że to... Także ja muszę znaleźć swoje miejsce, nie? Tą swoją grzędę i to jest dla mnie ten 11 krok. Dziękuję bardzo.